żeby zerknąć, faktycznie pójść na ten trening z konsjerzem i zobaczymy. A czy wiecie, jakbym teraz tak zmienił totalnie jakby styl grańska robienia tych streamów, no to byłoby pewnie na tej zasadzie, że pewnie by to było na tej zasadzie, że wiele osób by się wykruszyło i po prostu potem zyskałbym na przykład innych widzów, tak? A co to za jakiś śmieszny mieczyk Assassin's Dagger? Niech. Fireball. Dobra, nieważne. O, grappling hook. Zobaczmy, jak sobie to działa. To mnie interesuje, bo ja to ostatnio odblokowałem. O slow moving orb to ja wiem, ale jak grappling hook działa, jak zadziała na bossie, nie wiadomo. Znaczy, to nie jest, przepraszam, to nie jest konsjerz, tylko ten. Prawa ręka, czyli namiestnik. No, i fajny, i podziękował, i pogadał ze mną, i w ogóle jakby spoko. Fajnie są tacy ludzie, którzy. Po prostu fajne jest to, jak jesteś twórcą, spotykasz się z innym twórcą i jakby ta osoba cię nie zna, ale traktuje cię na równi. No właśnie, jak kurwa uniknąć tej jebanej szarży? Bo ja się na tej jebanej szarży tak naprawdę wypierdzielam zazwyczaj. Aha, fajnie. A, no kurde, ty, nawet nie dotrwałem za bardzo do walki. Można go dodać do ludzi na rajda. Dobrze, spoko. Jeszcze raz zobaczmy. Nawet nie zobaczyłem, czy ten haczyk coś zrobi mu w ogóle. Przesuń się w bok. Aha, uhu. Ty, mogę go ściągnąć do siebie. Aha, tylko to niestety ma dosyć długi. Kurde, no właśnie podskakiwanie to gówno daje. Chcę zobaczyć, czy mi wiecie. Czy jestem go w stanie. Czy jestem go w stanie jakoś ominąć. Kurde, zapominam, że ten grappling hook działa tylko. Okej. Jak on robi tą. No, nie da się odbić od tej ściany, co też jest dosyć upierdliwe. No dobra, będziemy próbować, jakby wystarczy. Ale da się zrobić przewrót, kiedy on robi tą szarżę na nas, to nie, bo ja jakby naturalnie staram się zrobić skok, to trzeba zrobić przewrót, widzę. Natomiast bardzo upierdliwe jest to, że ta ściana energii, która tam jest z lewej strony, z lewej i prawej strony, ona nie jest normalną ścianą. Nie da się od niej na niej zawiesić ani odbić od niej. Po prostu pod niej zjeżdżasz na dół i to jest strasznie upierdliwe. Nie powinno tak być według mnie. No ale no cóż, taki design. Dobra, weźmy sobie coś innego. Może vessel outfit. Może to nam przyniesie szczęście w końcu. Zobaczmy, co my tu mamy. Zbalansowany mieczyk, infantry bow i tarcza. Kurde. Tutaj, dobra. No to lecimy. Zastanawiam się tak, czy po prostu nie próbować przebiec tego i ewentualnie się wrócić, jak zobaczymy jakiś. Potem na mapie jakiś, wiecie. Coś do ogarnięcia. Po co mi ich w sumie zabijać? Okej, Marksman Bow może być to.
A to jest warte 1, to nie bierzemy tego. Nie, czy po prostu się potem się człowiek przeteleportuje i tyle, nie? Dobra, co my tu mamy? Tu mamy wejście w krzaczory. To wracamy na dół. Tak, przez szarże zrobić się da rola, a na combo lancą pomaga skok, roll, skok. Znaczy roll, skok, roll, okej. Dobra, tutaj mamy te dziadostwa, ale to... Na razie mnie też mało interesi. Dobra, próbujmy tutaj w lewo. Tak naprawdę tutaj za bardzo nic nas ciekawego nie czeka. Poza po prostu zdobyciem hajsu trochę. I zdobyciem upgrade'ów. Więc nie ma nawet... No widzicie, jak się fajnie mogę wyspindrać po pionowej ścianie? A tam się nie da, no. Dobra, zobaczmy tutaj w lewo, znaczy w prawo jeszcze na dół, co jest. A nie o to mi chodziło, przepraszam. Ten o przecierach kwaśnych, bo ja liczyłem na to, że mówisz o żelkach kwaśnych. Opierdoliłbym żelki. Może nie kwaśne, ale żelki bym opierdolił. Dobra, o, no i właśnie o tym. O, ty gnoju, no. No tak, w sumie jak zabijemy 20 przeciwników bez zająknięcia się, to dostaniemy ten, nie? Dostaniemy znowu też jakieś tam dusze dodatkowe, znaczy te komórki dodatkowe. Więc może i tak nie takie głupie to ubijanie tych przeciwników. Dobra, zobaczmy co w skrzynce. Kwaśne żelki. Ja na przykład powiem wam, że nie przepadam na przykład za żelkami tymi o smaku coli. Nie wiem dlaczego. Jakieś są dla mnie takie, takie bardzo mech. Takie. Nie, że ich nie lubię w sensie, że są niedobre dla mnie, tylko po prostu są tak kurwa jakieś dziwnie pospolite. Takie nieciekawe. Okej, mamy Explorer's Instinct i teraz tak, tu jest jakiś łom, tu jest handlarz. Właściwie tu chyba nic za bardzo nie ma. No, tak jak mówiłem, nic tu nie ma. Upgrade'iki dwa zgarnęliśmy. Handlarza i tak nie potrzebuję. Coś jest nad nami jeszcze do zgarnięcia, a tutaj mamy jakąś, o właśnie, crowbara do odblokowania, to też nie chcę. I tutaj tylko coś jest. No i szybciutko przeskoczyliśmy to. Grappling hook, o proszę bardzo, to się będzie używać teraz. Idziemy na promenadę. Bo smakują jak lizak kolowy, może, nie wiem. Ja na przykład ostatnio bardzo lubię te takie, które mają ten taki białe coś tam na sobie, w sensie takie, te mleczne takie. I powiem wam, że kiedyś skusiłem się na to, żeby kupić sobie żelki, uwaga, wegańskie. No bo wiecie, żelki się robi z żelatyny, a żelatyny się pozyskuje z kości zwierzęcych, więc kupiłem sobie żelki, czy tam coś, co udawało bycie żelkami właśnie wegańskie, na czymś tam zrobione i kurwa, dobre to jest, tylko jest zupełnie inne, inne ma konsystencje, nie są takie jak żelki, nie są takie bardzo żelowate, ale no ale tak czy siak, aha, tylko ja w ogóle komórek przez to nie zdobyłem, ale to nieważne. Mamy jakiegoś crashera, weźmy sobie kurde to. I w sumie, no tak, bo zapomniałem, że komórek nie zdobywam, ale dobra, zdobędziemy jeszcze sporo. Co my to mamy, to? Potem się przekonamy. Tego mamy lepszego, to możemy sobie tak zrobić. Grappling hooka, zróbmy tak. To mamy na trzecim poziomie, więc spoko, wystarczy. Idziemy dalej. Od czego my tu zaczynamy zazwyczaj? Chyba armadillo. I lecimy.
Znaczy, to nie tak, że nie zjem. Ja zjem kwaśne żelki, bo też zjem. A kiedyś ich bardzo nie lubiłem, potem się jakoś przekonałem. Ale nie są moimi. Inaczej, są osoby, które wiem, że kochają kwaśne żelki. Ja mam takie. Okej, dlaczego mam czaszeczkę u góry? Co mi to kurwa dało? Crusher 3 plus 100% damage inflicted on enemies i damage taken. Fajnie! Fajny upgrade mi wszedł. Dzięki, gro. Czemu? Dlaczego mi ten upgrade dałeś? Nie chciałem tego, w sensie jakby nie zauważyłem. No właśnie, teraz będzie mnie nawet głupie te napierdzielać. Ta, najpierw tego. Gdzieś to jest. I ja pierdzielę. Dobra, możemy zawsze robić tak. Tylko szkoda, że właśnie. Okej, dobra. Nie ma tak długiego wcale. I co mi to. Co to dało? A, nie ma zasilania. Wow! Jebło mocno. Dajmy w to. Okej, widzę, że to. Ups, 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 ups. Dobra. Zielone podłużne. Kurde, jakie opisy żelków. Czy jest taka seria takich biedronkowych żelków? One są bardzo dobre. Ja na przykład Haribo są dla mnie totalnie za twarde. What the hell is going on? Co tu się w ogóle wydarzyło? Get objects in the brutality category. You cannot change this later. Random skills you cannot change. Okej, czyli przez to, co ostatnio wzięliśmy sobie upgrade'a. Teraz możemy sobie wybrać, jakie bronie on ma mieć w tym. Jakie bronie on ma mieć, rozumiem, że przez całe przejście, tak? Albo randomowe, czyli tak jak zazwyczaj, albo survival, to taktyka, albo brutality. Dawaj brutality. Będą zawsze tylko brutality. No i na przykład, kurde, takie tylko nas nie stać. Ale ciekawy pomysł. Dobra, tu musimy wyjść do góry z powrotem. Bailera mamy, proszę bardzo. Może to być lepsze niż ten kurde łuk. Chociaż. Nie bierzemy tego Impalera. A nic nie bierzemy. Ewentualnie zrecyklingować możemy, żeby kasę dostać. Au! Jakim cudem tego nie ominąłem? I tak to mi nic nie będzie potrzebne, ale siulkam z tym. Nie. O, ten jebaniec przeskoczył se za mnie. Tu jest następny ten dziabąg. Też jest metoda, żeby po prostu ich ściągnąć w przestrzeń i zrzucić. Nie, tutaj nic. Ciekawa jest ta pułapka strasznie, tylko no.
Też wymaga, żeby akurat ktoś tam był i to w danym chyba momencie? Czy mi się wydaje? Tylko to. A, co mnie tu napieprza? Aha, tu coś ma swojego. Jakiegoś kryształka. A, idzie gościu, no. Dobra, rozwalony. Przynajmniej jakiś to niezły amulet, widzę, wzięliśmy z niego. Nie, musimy ten upgrade zmienić na tej jednej rzeczy, bo nas to zaciuka. Ej, halo! Dobra, tutaj... O, proszę bardzo, Hattori z katana! Weźmiemy sobie chyba to. Damage increases... aha, to jest jak to... Kurde, wcale ten Balance Blade nie jest... Ale dobra, Hattori z katana będzie lepsze, kiedy go ulepszymy. To ma sens. I tego Death Orba tutaj mamy. Ten Crusher jest całkiem niezły, tylko no żeby nie miał takiego, kurde, pojebanego tego. Dobra, zostawmy tego Orba, bo to faktycznie... Chyba taki, tak se za bardzo nie poddziałamy tym. Mam wrażenie. Ja, nie o to mi chodziło. Co mamy tutaj? Mech. Idziemy do góry. I kolejny upgrade'ik. Dawaj fioletowe na razie. Okej, czy tutaj coś jest? Bo po co ja tu w ogóle zlazłem? Czy... Aha, ja myślałem, że to jest powrót na górę. Nie, 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 dobra. Ciekaw jestem właśnie, jak to długo trwa. Ej, kurde, to jest zajebiste, tylko to musimy mieć na wyższym poziomie. Zasadniczo słabo, że ja to wziąłem, no ale może będzie się dało to kupić jeszcze. Chociaż to pewnie jest zielone. Bo to, kurde, sieje mocny damage, bo... bardzo. Mam wrażenie. Gdzie ten dupek jest? No i kurde, oni znikają po prostu, no. Siema, Norycyk, witaj ponownie. No, come on. Ja, tutaj w sumie mamy ramparty już. Dobra. Nie, Morse of the Banished. A, kurde, dobra. Tarararararararara. Niewiele wiemy. Kurde, tu było w ogóle jakieś zejście na dół, które ominąłem totalnie. Jak jesz winogrona i jedno jest kwaśne, to znaczy, że było zepsute. Czy takie, no, zepsute. Psujące się, o, na tej zasadzie. Jebane kule, no. A puśćcie mnie, kuźwa, stąd. Niedojrzałe? No zależy, jeżeli było twarde, no to było niedojrzałe. Jeżeli było miękkie i kwaśne, to znaczy, że było zepsute. Nie dość, że ich spowalnia, to jeszcze, kurde, sieje mocny demagę. Więc spoko pomysł w sumie, żeby mieć to.
Kurde, jak ja na to nie trafiłem. No kurde. Tak człowiek czasem myśli, że pewnie już go zabiłem, nie? Ten cios wystarczający. No i co, i dupa, pożycia nie mam. No i dobra, co wyjdzie nam ten, bo zależy mi na tym, żeby wiecie, instynkt nam wszedł. Żebyśmy wiedzieli. Okej, tu są możuary. Tam u góry będzie następne. Dobra, dawaj to jeszcze. I ramparty. W sumie na ramparty możemy pójść, dawno nie byliśmy. Kurde, no nie odkryliśmy na tyle planszy. Emet. Dobra, to czekajcie. To tu się cofniemy i pójdziemy sobie najpierw tu. No to jak twarde, to niedojrzałe, no to prawda. Dobra. O, jest, świetnie. Tu jest jeszcze jedno wyjście. A tu było jakieś... O, jest tam zwój i jest handlarz. Zwój i handlarz, no to przydałoby się pójść. A tutaj w sumie nic nie ma absolutnie. W sensie widzę jakiś taki... Znaczy tu może być jakaś broń ukryta, ale... Na pewno nie ma zwoju. Tu jest za to zwój. O Jezu, Ola i jej internet. Ale spoko, mój internet też odkurwia. Rozłącza streama z jakiegoś powodu. I handlarz. Dobra, chodźmy do tego handlarza. Jebane kule. A, nie, czekajcie. Proszę bardzo, możemy sobie wybrać za każdym razem. Myślałem, że to po prostu na stałe, na jedno przejście. Coś, kurde, robimy. Dobra, dawaj brutality. Twin daggers. Tarcza, manchet and pistol. Kurde, to twin daggers. Wydaje być się spoko. Jest całkiem naprawdę zajebiste. Bieremy to. W sumie stąd możemy już wyjść. A poza nam światło, przecież internet jest dobry. No kurwa. Też przydałoby się czasem światło. Chodźmy na ramparty, bo dawno nie byliśmy tam. Mam wrażenie. A teraz jeszcze jakbym ten Explorer's Instinct. To będziemy wszystko widzieć, ewentualnie wszystkie ukryte ścieżki, ukryte pomieszczenia potem po przejściu całej lokacji. Tak, bo to jest ta lokacja, którą tak zazwyczaj na samym początku wiele razy widzieliśmy, a potem już przestaliśmy do niej chodzić. 36 komóreczek. I cholera wie, w co to teraz wpakowywać, tak po prawdzie. Ja wiem, może kurde, tu coś będzie lepsze, wiecie, w tych mutacjach coś lepszego na bossa. Successful Paris Effect Shots Inflict. Okej, okay, dzień dobry, co się... Okej, wróciłem, natomiast zobaczymy, co z tym Andrzejem będzie, bo... Trzeci raz już idzie spać. To. Ja wiem, że... Wiem, że Ania poszła... poszła sobie ćwiczyć, bo pisała o tym. Czytam czat. Przestańcie już, kurde, z tym. Teraz moment slows down by enemies. Na jedną sekundę, świetnie. Nie wiem, kurde, to... Mam wrażenie, że przydałoby się w mutację jakoś zainwestować, ale nie widzę nic ciekawego. Niewiele życia przy parowaniu ataku mech. Mylę tak z... to Fallout. Last moment slows down, close range attacks inflicts bonus damage. Close ranged. No ale to, że nie to są nie melee attacks, tylko close range, to też bez sensu.
O, proszę bardzo. Ajo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie zatem za subika. Dzięki, dzięki. Miło mi bardzo. A to czytać coś nowego. Boże święty. Bo wy tutaj przychodzicie, macie tu za dobrze po prostu ze mną. I ten, no. I nie wiecie, jak bardzo inni streamerzy totalnie spierdolają i zlewają swój czat. No. Co innego, że u wielu streamerów po prostu czat nie żyje w ogóle. No. Więc jakby ja mam... Muszę mi nie przychodzić. Famać. To i gdzie będziecie rozmawiać, no? Jak nie na moim streamie. No. Zwiększa życie o 8%. Po co coś takiego? Dobra, nie wiem. Nie mam pojęcia, w co inwestować te komórki. Discord, lol. Discord? Discord jest moim serwerem. Znaczy, ja na moim serwerze na Discordzie gadacie. No. Dobra, dajemy na razie w to i tyle. Bo nie mam pomysłów. Żadnych. Lecimy tu. Mutacja. Co ja tam brałem? Mele tak z... bleeding. Tak, open wound bierzemy. I dawaj dalej. I też nas tam ignoruje. Przepraszam bardzo, ja nie wchodzę na Discorda, no Boże święty. Mają miejsce, w którym mogą ze sobą rozmawiać, jak nie ma streama i jeszcze im źle. Jeszcze narzekają, że mnie tam nie ma. No wiem, że Ania ogarnia. Bo Ania jest moją menadżerką. Więc ona ogarnia wiele rzeczy. Boże, tego to nie pamiętam, Diabonga. Wziął coś, wylewał, kurde. Dobra, tu na razie nic nie widzę, a jak coś będzie, to się potem dowiemy. A cholera jasna, zapomniałem z tego modyfikatora usunąć. Dalej obrywam w cholerę damage'a. Ale fajnie, teraz przynajmniej zamrażam wszystko. Ała! To bolało. O, ten jebaniec. Dobra. Co się kurwa właśnie odjebało? Nie mogę nawet... No tak, bo bonusowy damage. Nie mogę nawet kurwa wstać stamtąd. Co za dziadostwo, no. Dobrze. Będziecie na Discordzie, dobrze. Szybko, no właśnie jakoś tak kurde... Nie wiem, dziadowo było. Nic, pójdźmy jeszcze raz, bo kurde jestem nieusatysfakcjonowany totalnie. Ale to tak, jak ma człowiek wielkie plany, to potem... Gówno z tego, o Jezu, broadsword, Boże. Ale chujowe te pierwsze rzeczy, no dobra. Idziemy. W takim razie. A właśnie, zgonik, dzięki. Tak, przynajmniej będziemy jeden atak po kłopocie, co? Kurwa, czemu to wybuchło? Nie powinno. To się nie tak szybko. Dobra, miksturka. Kurde, ten mieczek nie jest wcale taki mocny. Niestety. Ania z własnym kanałem. Tak. I wtedy się okaże, że Ania też nie ma czasu na robienie takich rzeczy. Wy totalnie mnie nie doceniacie. Jestem zawiedziony waszą postawą. Wy myślicie, że to tak z nudów, kurwa, tutaj robię te streamy? No nichuja, no. Człowiek poświęca
własny czas wolny, krwawica, zaniedbuje rodzinę, żeby zrobić streama, cię jeszcze narzekają. Że czatu nie czytam, jak nie piszecie do mnie nawet. Dobra, zobaczmy na Brutality, może coś będzie, kurwa, co to jakieś tarcze, sandały. Ach, te jego sandały, nie mam pieniędzy. Dobra, czekajcie, zaraz sobie ogarniemy jakąś kasę. A, że ja się wykorzystuję was, bo chcę się wygadać. Też. A o co chodzi? Tak, nie powinienem... Kurde, ale tam jest Pure Nail. Ale nie powinienem rozwalać tych drzwi, a nie chcę ich, kurde... Nie będziemy go kupować, walić, to pewnie jest tak słaby. No do cholery jasnej, no. Czy ty możesz strzelić we właściwą stronę, chłopie, no? Co się, kurwa, dzieje z tym sterowaniem? Nie wiem, ja się za szybko obracam po prostu. Aaa, goni mnie! Za szybko się, kurde, obracam przy tym strzelaniu. W sensie za wolno... Znaczy, to wolno się to naciąga po prostu. Znowu. Zapłać. To jest taki, de facto to jest paywall, nie? Jakby fraza, której się używa gdzieś tam w biznesie growym. To jest dosłownie paywall. Zapłać, to przejdziesz przez ścianę. Dobra, idę stąd, bo to w sumie to cięcie ani mi komórek nie daje, ani nic. Promenada jest tutaj. O, tego potrzebowałem. No, jadą po mnie jak po burej suce, no kurwa mać. Zobaczymy, jak mnie teraz nie będzie przez tydzień albo lepiej, czy wam nie będzie tęskno do mnie. Gdzie jeszcze możemy iść? Tutaj w lewo, bo tu było wyjście. Dobra. Ej, skrzynunia. Gówno. W skrzynce. Idziemy dalej. A, właśnie. To co, nic więcej tu już nie ma? Jakoś tak słabo, kurde, no. Na tym poziomie. Dobra, ciul, idźmy tutaj i zobaczmy, co tam będzie, ale musimy ten... A, mieliśmy się cofnąć do handlarza, no właśnie. I miałem sobie wziąć mieczek, kupić. Dobrze, że pamiętam. Ty, ale to kurde, ale tak zasadniczo to mogłem tego naila kupić. Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Przecież tam tylko tysiak był za tego naila. On jest tutaj. Dobra, czekajcie. Zrobimy sobie tak. Po co mi tam ta broń? Ja mogę naila wziąć od razu. Jasne, że będzie test, dlatego narzekamy na zapas. O, dziękuję bardzo. Okej. A to wywalamy. Dziadostwo. Chodźmy tutaj na te trawiaste dodatki. No, nie no, mówię, ja jestem tam dobrej nadziei, myślę, że wszystko będzie raczej spoko. Tylko bardziej martwi mnie to, że z opowieści słyszę, że po prostu no będzie mnie napierdalało, nie? I jakby będę jechał cały czas naprzeciw bolowi, bo będzie mnie wszystko napierdalało i... I tyle, i co zrobić? Dobra, dawaj dalej w to.
Dawaj piór. Szkoda, że jest na pierwszym poziomie, cholera. Wszystko na pierwszym poziomie. Dobra, nie, nawet nie wydaję tu pieniędzy. To jest bez sensu. Tarczę mam, tarczę mam. No to idziemy dalej. Kurde, no tak. Weź tu z nimi walcz wszystkimi, jak nie mam Mushroom Boya. No i proszę bardzo, już mamy. Dawaj tu. Assassin's Dagger. I to nie, nawet nie drogi. Tylko czy to ma sens? Nie ma sensu za bardzo. Nie ma sensu, idziemy dalej. Dobra. Gdzie ja się tu, kurde, zapuściłem? Impaler, dobra, zamiast tego, kurde, łuku bym ten łuk na nic. A tak to będziemy se albo tak, albo tak. Ten Impaler jest szybszy nawet. Tam widziałem jajko nawet w którymś miejscu. A my chodźmy tu. Dobra, przelecimy przez to wszystko i tyle. Kurde, jakbyśmy mieli tego Naila na tą rękę króla, to w sumie byłoby to całkiem spoko, mam wrażenie. Bo tam kryty wchodzą, jak się by go atakuje właśnie ze skoku w górę. Nic tu nie ma, nie otwieraj, nie inaczej, nie stukaj. Możesz ciebie. Dobra, dawaj upgrade'ik. Żadne czerwone mi nie chcą wylatywać. Niestety. Dawaj na razie to. Tam mamy jakiegoś busika od razu. No i dobra, no to amulecik będzie przy okazji... Aaaa, kolce! Kurde, co tu się dzieje? A idzie gościu ode mnie. Dobra. Kurde, czuję niestety, że ten Pure Nail niewiele damage'a jakoś tak zadaje. Okej, okay, Morasy już przed nami. Siemano, Psychomaja. A proszę bardzo, co my tam mamy? Mamy jeden upgrade'ik do zdobycia i tutaj coś jest. O, proszę bardzo, Pure Nail na drugim. Albo co? Albo granaty, kurde. Poison target. Dobra, nie będziemy tak. Weźmiemy sobie to na razie. No to bez sensu, wiecie, takie upgrade'owanie o jeden poziom. Lepiej zrobić większy przeskok. Proszę bardzo, tu mamy Heartlight Sword na drugim. Niewiele. Czekajcie, sprzedajmy go od razu. Zawsze będzie kasa. O ty jebańcu mały. Dobra, tu nic.
No tutaj chyba najlepiej. Aha, to wypadło z tego, z bossa. Nie zauważyłem tego w ogóle. I tu mam jeszcze jeden korytarzyk w dół. Okej, Prison Depths tu jest. To może być spoko. Kurde, ja nigdy nie pamiętam, który jest fajny, który nie jest fajny. Prison Depths nie jest fajny. Corrupted Prison jest chyba fajny. Ale jeszcze zobaczmy w takim razie, co się dzieje w innych tutaj zakamarkach, bo nie wszędzie byliśmy. Dobra, tu chyba nic więcej już raczej nie będzie. Okej, i wejdźmy, chodźmy na dół. Teleportniemy się tutaj na początek. A czekajcie, bo tu jest jakieś zejście do jaja. Tylko jak? Jak się tu wchodzi? Jakiś gdzieś teleport powinien być albo coś. Ale nie ma. Chyba, że z drugiej strony jakoś jest wejście. Zobaczymy. Czemu kurwa obrywam? Nie rozumiem tego. Obrywam, kiedy atakuję go od strony kolców. Jasne, rozumiem, ale jeżeli atakuję bronią dystansową, no to nie obrywam. A jeżeli mam kurwa jebaną włócznię i te kolce są daleko ode mnie, to dlaczego znowu obrywam? Ktoś coś tu nie przemyślał, mam wrażenie. No, tu jest to jajko, którego nie chcę. Żarty się skończyły, czas się wziąć za trening na symulatorze wyścigowym na poważnie. W przyszłym tygodniu kwalifikacje do turnieju Ferrari. Kurde. To nieźle. Ja to sobie co najwyżej trochę Forza Horizon popykam. W sumie tak, bo dzisiaj wtorek, w czwartek się kończy sezon, a jeszcze mam niezaliczony. Coś tam parę rzeczy wczoraj porobiłem, jak se gadaliśmy z Bartkiem. To se odpaliłem Forzę, coś tam robiłem, ale nie skupiłem się totalnie na tym. Okej. Kurde, no jak tego Pure Naila uwielbiam, bo Hollow Knight. Tak, ten Impaler robi dużo więcej. A idziesz we... Chuj, nawet granat nie pomógł. Dobra, masz to, gin tam czy coś. Do widzenia. Znowu żółte. Coś to będzie skrzynunia. Będziesz zmieniał grę, jak tak, to po śmierci czy o określonej godzinie? Nie, myślę, że po następnej śmierci. Albo gdzieś jak dojdziemy, no to zobaczymy, zobaczymy, gdzie uda nam się znaleźć. Albo przy śmierci, albo po prostu dojdziemy do któregoś momentu, gdzie powiem, ok, dobra, wystarczy. Swarm. Dobra, dawaj tego Swarma, żeby jakoś to urozmaicić. Yeah. Okej. Okay. Jakoś się na coś w końcu przydały. No i dobra, lecimy dalej. A, tutaj nie przejdę. Kurde. Dobra, tędy. Aha, no i te, tylko że, no właśnie, masz Rumboja, jak wezwę, to on jest cały czas, dopóki go sam nie rozwalę. A Swarm niestety jest przez jakiś czas tylko.
i za chwilę ich nie ma. I często trzeba to wzywać. Okej, świetnie, o to mi chodziło. Proszę bardzo, mamy coś tam. To jakiegoś trapa, tutaj mamy handlarza. Ej, brutality. O ty kurde jebańcy, ja u handlarza, a ten mnie będzie atakował. Grappling hook. W sumie może być kurde niegłupie. Ostatnio się tym całkiem dobrze bawiłem. Więc biorę to. To mnie nie interesi. Życia mam niewiele. Natomiast tam jeszcze u góry mamy jeszcze jeden upgrade'ik. No weź tą kasę. Okej, trzymaj się buła z NASA. Huntanoc. Okej, zobaczmy co tam za wyjście będzie. Na ramparty. To tak. To tak średnio bym powiedział, chyba na ramparty. Gdzie mieliśmy prison depths? Nie, olejemy, pójdziemy od razu tutaj. Tak sobie tylko wydłużymy po prostu przejście o jedną lokację więcej. Co jest spoko, jak się człowiek nastawi na zdobywanie komórek, ale tutaj nie do końca. Daj mi to nic, absolutnie nie. Nie pasuje, żeby ciekawego coś wziąć. No. Dobra, na razie lecimy po prostu w te rezerwy złota, bo nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, na co wydawać. O, to sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, świetnie. Co mamy wzięte? Open Wounds teraz bierzemy. Chociaż Kraus Food teraz by było lepsze chyba na tego, a mniejsza z tym. I tak będzie spoko. Już nie powinniśmy tam mieć jakichś wielkich problemów. Słyszałem jakieś stukanie w drzwi, nie wiem co się dzieje. Zapomniałem, że te lokacje tutaj są dosyć długie. O, proszę bardzo, nawet takiego bosika możemy sobie przyciągnąć. O ten jebaniec. No jak ja mam tutaj skoczyć na niego? No właśnie, to jest problem. Pure Nail wcale nie będzie taki fajny, bo ja nie jestem w stanie się znaleźć tak wysoko, żeby atakować swojego przeciwnika uderzeniem w dół, żeby dostać kryta na tym, na... No, nie Pure Nailu, tylko... Nie, Pure Nailu, tak, Pure Nail. Dream Nail to była ta druga broń. Dobra, zostaw tą rurę, nie interesuje mnie to. Po co ja to kliknąłem? Odruchowo po prostu. Au, nie! Zapomniałem, że ta lokacja jest pojebana. Po co ja tu poszedłem, no? Przynajmniej tak, jak przyprzemy do muru, to dużo do mega chodzi. O, proszę bardzo, kolejny scroll. Do zdobycia. Tyk, tyk, tyk. O jebaniec.
O kurwa, dwóch? Jak to się stało? Chyba strasznie wszystko było spowolnione, ale fajnie, udało się ich ładnie tutaj rozwalić. Sef dwóch stali w jednym miejscu. Oszukisty jedny. Okej, okay, new slicer to... Na razie chyba zostaniemy, grappling hook. A ja wiem, jest sens większy, żeby go potem... Present target, nearby enemies, Flix, stance... Znaczy, nie, poczekajcie, ja mam czwórkę z dwoma plusami, a to jest szóstka, tak? A ja wiem... A ja wiem... Czy to sens? Czy nie? Dobra, chyba na razie sobie odpuścimy to. Poczekamy aż coś, bo jakby głównej broni nie mam za bardzo fajnej. A przydałoby się, żeby była fajna. Dobra, tutaj z tego co pamiętam, no nic nie ma. Możemy stąd uciekać. A co to za kurde, jakaś dziwna macka tam jest. Tutaj w tą stronę. Coś widzę. A, to była tylko ikonka oznaczająca, że mogę zejść na dół. No dobra. Racja. I skrzynka. I nie chcę tego. Tak, i co? No i wychodzi na to, że musimy iść tutaj. Kurde, no miałem nadzieję, że to zniknie, jak go zaatakuję. Przestań skakać, jebańcu! Tego dziadostwa, ale mój swarm to powinien wykończyć w takim razie. Aha, no i to jest to przejście tutaj i możemy iść do Nesta już, co jest spoko. Ale nie mamy całej mapy odkrytej, więc wróćmy się. No i zobaczmy, co tam będzie dalej. No proszę bardzo. Nawet, że jest scroll do wzięcia. Dobra. Kurde, no nie mam jak iść cały czas w brutality. No będę brał na zmianę tam, gdzie po prostu mi daje więcej życia. Chyba. Nie mam innego pomysłu. Jak chcę iść w brutality, to mi kurczę nie daje, no. Dobra, tutaj też nic nie ma. Czekajcie, sprawdźmy to jeszcze. Nie, to nie jest nie, a jeden ziomeczek jest tylko. Czyli tu i teraz na dół. Kurde, ale ja ich tutaj dzisiaj łoję. Dobrze idzie. Jest Explorer's Instinct. Teraz zobaczmy sobie, czy jest sens w ogóle dalej iść. Tak, bo scrolla, jeszcze dwa scrolle możemy zdobyć. Kurde. No dobra, tylko musimy sobie życie wziąć. Na tego następnego zjebańca. Jest od razu. I też kurde muszę. No dobra, no to życie. Ale do góry też kurczę widzę, że chyba kryty idą, czy mi się wydaje.
O, idealnie. Nie. Znaczy, może idę ukryty, ale nie takie jak przy uderzeniach w dół. Ja wykupiłem. Dobra, dawaj jeszcze jednego swarma. I mamy drugi zwój, ten, na którym mi zależało. Fajnie, że tak się wszystko zatrzymuje i grzecznie czeka aż ten. I tam jest tylko zjebana skrzynka, której nie chcę. Więc zasadniczo możemy się wrócić. O, fuck. Dobra, zdepnięte. Ja tu jakiegoś teleportu jeszcze... Przydałby się teleport. A fuck! Nie trafiłem. Jest! Przed całą skrzynką. Nie chcę tego. A jeszcze ich możemy trochę porozwalać. Zawsze to tam komóreczki. Dobra. Uciekamy stąd. Idziemy na bosika. Nie wiem, czy chyba po tym bosie, chyba po neście sobie zrobimy zmianę gry w takim razie. Odpalimy We Happy Few i zobaczymy, co tam dalej nam wymyślili do roboty. Siemanko i... Nie wiem, cały czas się zastanawiam. Wiem, że mam pełno tych rzeczy do odblokowywania, ale... Nic mi tu tak za bardzo nie pasuje. Wezmę tak na Netflix, mech. A teraz nagle jest survival, wzrasta o 11%, czyli to zależy od tego, ile będziemy mieć zielonych tych. Zielonego tego. To co jest trochę głupie. Dobra, na razie nie ma co odblokowywać, biorę to i trudno. Możemy sobie zupgrade'ować. W sumie nic więcej. No właśnie, to spowolnienie jest całkiem spoko. Więc po prostu odruchowo i tak to biorę. Ale trzeba by się mocno zastanowić nad tymi mutacjami, ewentualnie jakieś mutacje, nie wiem, poszukać, jak odblokować jakieś fajne mutacje, które by się... Okej, tylko Alek, nie wiem, czy ty mówisz, no to ty chyba do Satena mówisz, nie? Tak się też wydaje. Patrzcie. Dobra. No to lecimy. Boże święty, to się tutaj zbugowało. Totalnie. Co tu się z... A, shit, dobra. Au. Niestety ja nie mam jak skakać po nim, żeby cały czas siać tutaj te damage. Aha, wiem, bo to mój swarm atakował te diabongi. Kurde. No, impalerem chyba dużo więcej robimy. Ale się podleczmy. No i dobra. Rozwalone.
Dobra, to sobie wywalimy. Co tu jest? Electric Whip. Też sobie to wywalimy. I lecimy dalej. Nie wiem, za co to w sumie. No damage in the previous level. Okej. Dobra, i tutaj standardowo, właśnie trochę dupa, że ten gościu się pojawia tylko po bossach, a na bossach zazwyczaj mało dostajemy tych kulek, więc bardzo powoli wygląda to ładowanie tych pasków. No ale cóż, trudno, tutaj nic więcej nie zrobimy. Tu już nic mu nie damy. Tak, albo mamy wioskę, albo mamy tam, widziałem, coś innego. Albo cmentarzysko, albo... Fractured Shrines, jak to wyglądało? Fractured Shrines, a też taka powietrzna, albo graveyard, albo wioska. Pójdziemy sobie na to Fractured Shrines, tam dawno nie byliśmy. W każdym razie tutaj chyba sobie zakończymy jak na razie. Tutaj sobie na razie zakończymy dzisiejszą część Dead Cellsową.